Siemanko ludziska, tutaj Padcraft, a dzisiaj mamy kolejny odcinek z Padpaka i będzie on troszkę inny, gdyż będzie zawierać on dwa takie timelapsy, czego jeszcze nie robiłem, więc to jest coś nowego. I za mną coś widzicie. Rororo. Nie będę wam pokazywać, co to jest, na razie obrócimy się i na początku chciałbym pokazać wam kolejny fanart, więc ten fanart pochodzi od użytkownika No Fire Please i jest to mój jeden z ulubionych takich fanartów, bo nie jestem tylko ja na nim, a też mój brat, więc fajny bardzo pomysł i dzięki. Ok, więc teraz widzicie w tle, jak sobie poszedłem znowu do tego mini towera, zrobiłem takie, nie wiem jakby to nazwać, schodki czy coś takiego, schodzące w dół, żebyśmy mogli sobie fajnie wydobyć te nasze itemki, które straciliśmy i nie wiem, czy to jest troszkę głupie, ale mi najbardziej zależało na koblu, którego mam strasznie dużo koło tutaj domku, który za chwilkę zobaczycie, jak robiłem, ale przydał się nam do robienia domku, więc myślę, że schodki będą fajne, jak będziemy go jeszcze raz chcieli odwiedzić, tego mini towerka. Okej, więc teraz pokażę wam, jak robiłem domek. Więc domek, nie wiem w sumie co o nim powiedzieć, nie jestem jakimś super budowniczym i naprawdę nie umiem budować domków fajnych, ale wydaje mi się, że całkiem nieźle mi to wyszło, nie wiem, możecie ocenić. Więc myślę, że teraz was zostawię na chwileczkę z tym oto timelapsem, puszczę wam pioseneczkę i słyszymy się za chwilkę. Thank you.
Okej, ziomki, więc to było jak budowałem nasz domek, a teraz może przejdźmy i pokażę wam, jak to wszystko wygląda w środku. Okej, więc tak wygląda tutaj mój domek. Nie wiem, mi się całkiem podoba, nie wiem jak wam, ale tutaj mamy takie okienka podłużne. Cóż to było? Okej, tutaj z tyłu nic nie ma, taki pusto troszkę i tutaj znowu tak samo. Więc, nie wiem, troszkę inspirowałem się tym, żeby był w kształcie tak towera troszkę. Może nie do końca, ale... No nie wiem, chyba wiecie o co chodzi. Okej, więc wejdziemy sobie. Co to jest? Pszczółka, nie wiem, to mnie może... Ej. Mam longswarda. Nie chcesz się ze mną bić? Chodź tu! Yeah. Nawet nie wiedziałem, że ją trafię, ale okej. W sumie wyobraźcie sobie trafić w pszczołę tak w real life. Chyba się by nie dało, ale okej. Więc tak wygląda mój domek, tutaj wejście. Mamy takie pochodnie, fajne. Jak te takie odstraszacze do komarów troszkę wygląda to, ale... Okej, tutaj na dole nic nie zrobiłem jeszcze, ale myślę, że... Tutaj może zrobimy taki, w sumie magazyn, to trochę za mało miejsca tutaj mamy, ale myślę, że może zrobimy takie zejście w dół i tam będzie taki magazyn, jakby taka piwnica będzie cała z kobla albo ze stone bricka czy coś takiego i będzie dużo chestów i takich tam, żebyśmy sobie mogli chować itemki. U góry jak wchodzimy mamy łóżeczko i tutaj mamy takie rzeczy jak na przykład właśnie jak się to nazywało, piecyk, o, chest, o, ten jest pusty. Tutaj mamy strasznie dużo nieuprzątniętych itemków, takie wrzuciłem na szybko, tak samo jak te wrzucam, bo nam nie są potrzebne. To możemy w sumie sobie zostawić, weźmiemy sobie tutaj longsword, a tak, o. Itemki, mamy coś jeszcze tutaj, to możemy też wziąć w sumie. Przydałby się nam w sumie ten taki podłużny pickaxe, więc to sobie zrobimy. Z tego mam nadzieję, że się nam uda wszystkiego. Zobaczmy. Tylko nie pamiętam do końca jak to się robiło, ale chyba jakoś tak i było hop, 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 hop. Nie tak? O, jest to. Zrobiło się nam. Spoczko. Udało się. Przynajmniej tyle. Wrzucimy sobie z powrotem to drewienko, bo nam niepotrzebne. Tutaj mamy... No nie wiem w ogóle jak to stoi. Tutaj nie wiem, walniemy sobie jeszcze jeden piecyk albo jeszcze jeden chest. Sobie będziemy mogli chować itemki. Podwójny crafting. Nie wiem, w sumie nic tutaj ciekawego nie ma. Fajne jest... Chyba to mi się najbardziej podoba, że możemy sobie patrzeć tam, o, czy jakieś mamy potworki. Tak samo tutaj po boku, tam mamy dużo mandziów. I tutaj też możemy sobie popatrzeć, ale fajne jest to u góry. I to nie zrobiłem tego tak przypadkiem, bo wymyśliłem, że to będzie nasze lądowisko. Chciałem w sumie też zrobić takie H, nie wiem czy wiecie jak na helikoptery. Żeby sobie lądowały, chciałem zrobić coś takiego, bo tu będziemy lądować naszym magicznym latającym... tam był... Okej, spoczko. Będziemy tutaj lądować sobie właśnie naszym latającym dywanem, jak już zrobimy... O, właśnie, musimy zobaczyć, czy mamy na latający dywan itemki, bo chyba... Chyba coś mi się wydaje, że mamy... Jest string, ale nie mamy... złota nie mamy. Okej. No to tutaj troszkę słabo, ale co możemy w sumie zrobić? Mamy iron. Mam fajny pomysł. Mam fajny pomysł, jeżeli się tam nam uda, tylko nie jestem pewien, czy to się tak robiło. Jest! W ten sposób, jak właśnie widzieliście, jak robimy tak trzy w dół, robimy sobie linę, a to już nam nie będzie potrzebne więcej liny, więc sobie zostawimy. I teraz powinno tak być, jak damy to i iron u góry, maybe not. O! Dwa. Jak damy, to mamy grappling hook, czyli takie, nie wiem, jak James Bond czy coś w tym stylu.
I czekajcie, wypróbujemy, czy to działa w ogóle, bo w sumie jeszcze tego nie używałem. I naprawdę nie wiem, co to, jak to działa. Ale o, spróbujmy na przykład na tą górę. Chcemy wejść i co się robi tak, o? Chyba nie działa. Halo? Działaj, grappling hooku. Okej, a więc w tym oto miejscu nie wiem dlaczego, ale zepsuło się nam nagranie, jak widzicie w prawym, nie, w lewym górnym rogu. Więc nie widzieliście, jak działa ten grappling hook, ale działa on w ten sposób, że jak dobrze zarzucimy sobie, mam nadzieję, że wyjdzie. Nie wyszło dobrze. O, ale widzicie tutaj z boku, trzeba potrenować jednak rzucanie, ale jak widzicie tutaj z boku wyskakuje nam taki oto taka linka i możemy się po niej wspinać jak po drabince. Okej, więc teraz wracamy do nagrania. Sobie wsadzimy, gdzie mamy węgielek. Węgielek. Jeden się nam przyda, spoczko. I idziemy spać. Okej, więc mamy przepiękny dzionek. I teraz będziemy... O, weźmiemy sobie to jedzonko. Musimy nazbierać troszkę jedzonka, to naprawdę będzie nam potrzebne. Więc idziemy sobie. Pozbieramy jedzonka. O, i właśnie mieliśmy zobaczyć, jak się robi ten latający... I znowu mi uciekło słowo. Ale carpet. Więc mamy brązowy. My będziemy robić czerwony, bo chyba najfajniej wygląda. Ja lubię czerwony i czarny, nie wiem dlaczego, ale tak jest. I zobaczmy, jak to się robi. I też barwniki, wiecie, najłatwiej będzie takie zebrać. Więc o, zbierzemy sobie właśnie to, spróbujemy zrobić. Mamy jeden string, nie mamy golda, ale myślę, że w tym mini battle towerze, czy też w innym battle towerze znajdziemy golda troszeczkę. Więc musimy znaleźć tutaj nasze shipy. Ten jest szary, chyba... Szarego nie chcemy. I nie wiem, czy się da przefarbować, jak jest szara. To co to jest? Zobaczymy, bo nie jestem pewien, czy się da przefarbować, jak jest taka... O, piesek jest, to znaczy, że będą tutaj gdzieś... Znowu pszczoła. O, jest czarna. Spoczko. Musimy zobaczyć jeszcze, ile tych... Dwa czarne, więc mamy już jeden. O, mamy jeden. Białego zabijemy, białego, czyli potrzebujemy 2 i 4, spoko. Więc mam nadzieję, że tutaj gdzieś pływają squidy, a chociaż nie widać, troszkę słabo, chyba że mamy jeszcze jedną czarną. I nie ma też czerwonych kwiatków, zauważyłem, patrzcie, akurat jak potrzebujemy, no. Co są? Czerwone kwiateczki, o i jeszcze jeden baranek, chodź. Czy owieczka raczej, nie baranek. Weźmiemy też tego brązowego, zabijemy i zbierzemy troszkę kwiatków. I wiem, że ten odcinek nie był jakiś niesamowity, ale chciałem, żebyśmy już mieli ten nasz domek i wiecie, takie schronienie, żebyśmy już mogli tą serię sobie troszeczkę ogarnąć. Ja zbiorę sobie tutaj jeszcze jedną różę i to by było na tyle, ziomki, więc jeżeli się wam podobało, możecie zostawić łapkę czy coś, komentarz. Wiecie w sumie, jak to wszystko działa, więc ja się z wami żegnam. Do następnego i trzymajcie się. Cześć!